Niedziela Zmartwychwstania to jakby ziarno, w którym wszystko już jest zawarte, a zesłanie Ducha Świętego to pierwsze owoce tego ziarna. Mówimy Zielone Świątki. I chciałbym, abyśmy w dwóch rzutach spojrzeli na tą uroczystość. Do czego prowadzi działanie tylko ludzkie, do czego działanie Boże? Jakie są owoce działania ludzkiego i owoce działania Bożego? Dwa fragmenty z Pisma Świętego. Księga Rodzaju, 11 rozdział, to jest opis powstania wieży Babel. I fragment. Mówili jeden do drugiego: chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy mieli już cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, i rzekł: są jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd, po całej powierzchni ziemi, tak, iż nie dokończyli budowy tego miasta. Trzeba zaznaczyć, że kiedy czytamy, że Pan rozproszył ich, to nie mówimy o działaniu Boga, tylko o skutkach wyborów ludzkich. Ale że Bóg jest Panem wszystkiego, to w ten sposób autor natchniony to wyraża. A w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, czytamy, że kiedy nadszedł wreszcie Dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na jednym miejscu. Podobnie jak ci przy wieży Babel. Ale co robili? Modlili się wspólnie. Oczekiwali obietnicy Ojca. I nagle dał się słyszeć szum z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami. Także inni przybysze z innych stron rozumieli, co mówią. Działanie ludzkie prowadzi do rozproszenia. Działanie Boże jednoczy.